Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, kochani. Słowo dzisiejsze to życie grzeszne. Niesamowicie poruszyła mnie ta dzisiejsza scena z Ewangelii. Nie pierwszy raz, ale pierwszy raz do mnie dotarło, że owo życie grzeszne, które interpretujemy jako zachowanie różnych ludzi w różnych sytuacjach, czasem i swoje, oceniamy albo na to z wyboru, mówimy o tym życiu grzesznym jako o tym, które jest z wyboru i o tym, które wynika ze słabości drugiego człowieka. I w zasadzie ta ocena moralna tego życia grzesznego jest dość prosta. Też cała podstawa rozgrzeszania ludzi, choćby w konfesjonale, wynika choćby właśnie z tego, czy owo życie grzeszne jest z wyboru, czy jest ze słabości. Ale ta dzisiejsza scena, dzisiejsza sytuacja mocno weryfikuje we mnie to podejście, bo okazuje się, że to, co może wyglądać na życie grzeszne z wyboru, tak naprawdę jest życiem grzesznym ze słabości. Dlatego nie oceniajmy drugiego człowieka, ale najlepiej po prostu pomódlmy się za niego. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do jutra.